Od zarania dziejów człowiek przyjmuje środki odurzające, by się leczyć lub doznawać przyjemności. Alkohol, kokaina, morfina działają na mózg. Narkotyki i mózg, halucynogeny i ekstazy, alchemia świadomości. Biologia potrafi wyjaśnić wpływ narkotyków na układ nerwowy, a badanie tych substancji pozwala lepiej pojąć funkcjonowanie mózgu. Rośliny halucynogenne, podobnie jak syntetyczne substancje, LSD lub ekstazy, wstrząsają granicami świadomości. Pejotl, grzyby, ayahuasca. Czarownicy, uzdrowiciele i szamani zawsze używali roślin halucynogennych, by komunikować się ze światem duchów. Zdaniem psychiatry Marka Wallera, dzięki swej funkcji rytualnej, halucynogeny okazują się najstarszymi narkotykami świata. Społeczeństwa od zawsze używają halucynogenów. Przypuszcza się, że pierwszymi narkotykami, jakie poznała ludzkość, były grzyby. Niektórzy teoretycy uznają nawet spotkanie z halucynogenami za początek ludzkości. Możliwe, że pierwsze religie opierały się na kulcie grzybów halucynogennych u Sumero-Babilończyków. W kulturach szamańskich stosowanie halucynogenów stanowi główny środek kontaktu człowieka z bogami, świata świeckiego ze świętym. W średniowiecznej Europie uzdrowiciele i czarownicy używają bielunia dziędzawy, pokrzyku wilczej jagody i lulka czarnego. Rośliny o właściwościach halucynogennych są źródłem opowieści o sabatach i czarownicach latających na miotle. Dla kościoła to szatańskie sztuczki. Heroina znieczula i sprawia przyjemność. Także środki pobudzające jak kokaina i amfetamina wywołują uzależnienie od podniecenia i poczucia panowania nad sobą. W przypadku halucynogenów jest inaczej. Ludzie, którzy z nimi eksperymentują, robią to wielokrotnie. Niektórzy lubią doświadczenie halucynogenne, poczucie depersonalizacji, podróży. W XX wieku pisarze i artyści ponownie odkryli halucynogeny. Antonin Artaud spożywał święty kaktus meksykańskich Indian, peyotl. Poeta Henri Michaux próbował zobrazować swoje wizje pod wpływem meskaliny, substancji czynnej pejodlu. Kiedy mi zaproponowano, bym zrobił film o wizjach meskalinowych, stwierdziłem, powtórzyłem i powtórzę jeszcze, że to niemożliwe. Nie ogarniemy działania tego narkotyku. Nawet jeśli użyjemy ogromnych nakładów i nadzwyczajnych środków, obrazy okażą się niedostateczne. Powinny być bardziej oszałamiające, niestabilne, subtelne, labilne, niepojęte, nieosiągalne, rozedrgane, męczące, mrowiące, nieskończenie bardziej wyolbrzymione, intensywniej piękne, przerażająco barwne, agresywniejsze, dziwaczne. Prędkość jest taka, że wszystkie sekwencje razem nie powinny trwać dłużej niż 50 sekund. Gdyby nie myszy i szczury, nie udałoby się zbadać działania narkotyków. Te gryzonie dzielą z nami dużą część genów, a narkotyki wywołują w ich mózgach podobne burze. Ludzkość ma moralny dług wobec tych zwierzątek. Można narkotyzować szczury, manipulować ich genami, nawet pociąć je na kawałki. To przykra, ale konieczna codzienność laboratoriów porównujących szczury normalne i zmodyfikowane genetycznie, znokautowane.
Podobnie jak inne narkotyki, LSD wdziera się do systemu komunikacji mózgu. Nasz mózg przez większość czasu prowadzi dialog wewnętrzny. Jego prawidłowe funkcjonowanie zależy od nieustannego dialogu 100 miliardów komórek nerwowych, neuronów. Żeby informacje mogły krążyć, neurony wysyłają do siebie chemicznych posłańców, neuroprzekaźniki. W sprawach dotyczących bólu, przyjemności lub rytmu wymiany informacji, neuroprzekaźniki regulują delikatną, skomplikowaną równowagę, od której zależy funkcjonowanie organizmu. Wewnątrz każdego neuronu jest niewielka przestrzeń o intensywnej aktywności. Tutaj, w synapsie, działają neuroprzekaźniki. Żeby informacje mogły krążyć między neuronami, docierają one do odpowiadających im receptorów. Badacze słabo znają halucynogeny. Franz Vollenweider kieruje zespołem, który studiuje mechanizmy ich wpływu na mózg. Byłem zainteresowany zjawiskiem utraty granic ego. A takie narkotyki jak LSD należą do niewielu substancji, których można użyć, by stworzyć ten stan w warunkach eksperymentalnych. Żaden inny środek nie zmienia tak głęboko granic ego. Zaczyna się od uspokojenia relacji między ciałem a otoczeniem. Umysł jest głęboko zmodyfikowany. Człowiek myśli, że w stanie ekstazy stapia się ze światem, nawet z kosmosem. To nadzwyczajne doświadczenie i nie mamy pojęcia, jak to działa. Dobrze się czujesz? Tak. Co się dzieje? Kręgi. Wirują tysiące spiral. Idź za tym, jak we śnie. Poddaj się temu. Stopisz się w jedno z otoczeniem. Będziesz żyć w harmonii ze światem. Możesz wyciągnąć dłoń i biec. Przekonaliśmy się, że utrata granic ego po zażyciu LSD bywa ważniejsza od halucynacji. Prowadzi czasem do stanu mistycznego. Unio Mystica. Może też obrać inną drogę i człowiek jest wtedy przerażony i rozdarty. I nie potrafi zatrzymać tego, co się dzieje. Cała prasa opisuje najbardziej w ostatnich latach tragiczną i zagadkową sprawę chleba, który doprowadza do szaleństwa. Spokojne miasteczko Pont-Saint-Esprit padło ofiarą niewyjaśnionej choroby, która dotknęła 200 osób. Ataki szaleństwa i halucynacji spowodowane obecnością w pieczywie ergotyny doprowadziły do śmierci wielu osób. Wkrótce sprzedaż chleba została zakazana, a sucharki zniknęły z Pont-Saint-Esprit. Przejazd karawanów przed zamkniętą piekarnią wypomni chciwość młynarzowi, co za bardzo kochał pieniądze. To francuskie miasto zostało zatrute sporyszem. Szwajcarski chemik Albert Hoffmann badał pochodne tego pasożyta zbóż, szukając lekarstwa na migrenę i w roku 1943 wynalazł narkotyk, który zmienił całe pokolenie. Dietylamid kwasu lizergowego, znany jako LSD. By poznać działanie dietylamidu, postanowiłem sprawdzić je na sobie. Jako człowiek ostrożny zacząłem od najmniejszej możliwej ilości zdolnej wywołać efekt. 1/4 tysięcznej grama.
die Versuche. Zu Hause angekommen. W domu popadłem w niezwykły stan psychiczny. Extrem verfremdenden psychischen Zustand. Otoczenie wydało mi się tak dziwne, że podejrzewałem się o szaleństwo. Dass ich glaubte, wahnsinnig geworden zu sein. Dopiero parę godzin później, kiedy objawy zaczęły ustępować, mogłem w pełni cieszyć się nadzwyczajnym stanem świadomości. Byłem wrażliwy na wszystko, co działo się wokół. Dźwięki nie zdawały mi się agresywne. Przeciwnie, były cudowne, piękne i głębokie. Również kolory stały się przyjemne, a nastrój miły. Świat stał się wspaniały. Niedługo przedtem był diaboliczny, ale teraz znajdowałem się w magicznym świecie. Po II wojnie światowej CIA zaczęło testować LSD jako serum prawdy. Niektóre wojska wypróbowywały go jako potencjalną broń chemiczną o działaniu obezwładniającym. 25 minut później pojawiły się pierwsze efekty narkotyku. Ludzie odprężali się i śmiali. Ten człowiek musiał jednak zejść ze służby. 35 minut później operator radiostacji nie mógł obsługiwać sprzętu. Skuteczność obsługi wyrzutni rakiet także zmalała. Po 10 minutach komunikacja radiowa stała się trudna, wręcz niemożliwa, lecz ludzie byli jeszcze zdolni do wysiłku fizycznego. Ten człowiek zdołałby niemal ściąć drzewo za pomocą łopaty. Ale w godzinę i 10 minut później, gdy jeden z ludzi wspinał się na drzewo, by nakarmić ptaszki, dowódca stwierdził, że nie może panować nad podwładnymi i nad sobą. W roku 1954 pisarz Aldous Huxley publikuje książkę Drzwi percepcji, w której opisuje wizję pod wpływem meskaliny i zapoznaje opinię publiczną z doświadczeniem psychodelicznym. Czy sądzi pan, że mogłaby z tego czerpać wyobraźnia pisarzy? Najwięcej skorzystaliby profesorowie. Uważam, że każdy, kto ma ugruntowane poglądy, absolutną pewność rzeczy, powinien zażyć te substancje. Zdałby sobie sprawę, że zbudowany przez nas świat nie jest jedynym, że istnieją inne, które możemy zamieszkać i powinno to przepełniać nas wdzięcznością. Aleksander Szulgin, dziś 80-letni, poświęcił całe życie chemii halucynogenów. W swoim domowym laboratorium pod San Francisco wynalazł ponad 150 substancji psychodelicznych. Uważa się go za geniusza, a wyniki jego prac są publikowane w prasie naukowej. Myślę, że termin drzwi percepcji Huxley zapożyczył od Williama Blake'a. Powiedział on, gdyby otworzyć drzwi percepcji, wszystko wydałoby się człowiekowi takie, jakie jest. Wszystko stało się dostępne i postrzegalne w sposób, który sam Huxley uważał w swoich pismach za niebezpieczny. To schizofrenia. Mamy dostęp do wszystkiego. Pamiętam to i to. Pamiętam, jak rozmawiałem z Bogiem. Pamiętam wszystko, co się wydarzyło. Niebezpieczeństwo jest wpisane w życie, w społeczeństwie. To negatywna strona drzwi percepcji. Tools I have
Stworzone przeze mnie narzędzia były z początku nazywane narkotykami psychotropowymi lub psychoaktywnymi. Działają na umysł. Z początku mówiło się narkotyki psychomimetyczne, czyli takie, które naśladują psychozę. Później halucynogenne. Ale to nie jest precyzyjne, ponieważ wcale nie powodują halucynacji. Nie ma tu mowy o amnezji nieodłącznie związanej z halucynacjami. Ja zawsze mówiłem o nich narkotyki psychodeliczne. W latach 40. i 50. psychiatrzy amerykańscy zainteresowali się LSD, wywołującym stany podobne do psychozy, by zrozumieć mechanizmy schizofrenii. Psychiatra angielski zaproponował nazwę psychodeliczny, co znaczy po grecku, który odkrywa umysł. Na początku lat 60. Timothy Leary, profesor psychologii w Harvardzie, stał się gorliwym propagatorem LSD. Skutek przypomina patrzenie przez mikroskop. Kiedy oglądamy coś pod mikroskopem, nagle odkrywamy niewidzialny dotąd świat, którego dotąd nie znaliśmy. Podobnie z narkotykami psychodelicznymi. Zdobywamy świadomość procesów toczących się w mózgu, energii narządów zmysłów, ale też energii, która nas otacza i której nigdy nie odczuwaliśmy. Hasło Leary'ego, włącz się, dostrój się, odleć, miało wpływ na całe pokolenie. Pisarz Ken Kesey, autor powieści Lot nad kukułczym gniazdem, miał duży wpływ na upowszechnienie się kwasu. Wraz ze swą grupą Mary Prankers, kwiecistym autobusem przemierzył Stany Zjednoczone. Położył podwaliny pod tak zwany styl psychodeliczny. W połowie lat 60. zażywanie środków psychodelicznych stało się bardziej popularne. Kwas towarzyszył ruchowi hipisowskiemu, wrzeniu artystycznemu i muzycznemu oraz fali pacyfistycznej. Politycy deklarowali nawet, że kwas jest niebezpieczniejszy od wojny w Wietnamie. W roku 1966 Stany Zjednoczone, a za nimi inne państwa, zakazały LSD i innych narkotyków psychodelicznych. Psychiatrzy i lekarze nie mogli już z taką łatwością używać narkotyków jako narzędzia badawczego. Zaprzestano badań. W latach 80. i 90. wraz z pojawieniem się nowych narzędzi powróciliśmy do pytania, jak te narkotyki działają na mózg i neurony. Usiłujemy zrozumieć, co wpływa na sieci neuronów, neurony i receptory. Rozpoczęła się nowa fala badań. Wiele eksperymentów dotyczy sposobu, w jaki narkotyki oddziałują na mózg. Można w nich wykorzystywać zwierzęta doświadczalne, cząsteczki radioaktywne, obcinać szczurom głowy, kroić mózgi na plastry, ale to sprzeczne z wszelkimi normami etycznymi. Obserwujemy interakcję między działaniem narkotyku i stresem. Podajemy dużą dawkę meskaliny albo LSD. Zauważamy zachowanie katatoniczne.
Ten szczur otrzymał LSD i widzimy, jak jest rozluźniony, w przeciwieństwie do zwierzęcia bez halucynogenu. Jeśli go położymy w dziwacznej pozycji, pozostanie nieruchomy, co u normalnego zwierzęcia nie byłoby możliwe. Halucynogeny mają trzy działania kluczowe. Po pierwsze, na co zresztą wskazuje nazwa, wywołują obrazy, halucynacje. Nie wymaga to od świata zewnętrznego żadnej stymulacji. Omamy produkuje sam mózg. Na przykład człowiek siedzi i widzi zwierzę, którego nie ma w pomieszczeniu. To prawdziwa halucynacja. Ale kiedy zauważa tylko zmianę barw, ma do czynienia ze złudzeniem optycznym. Taki jest zwykle początek u większości ludzi. Niewielu doświadcza prawdziwych halucynacji, czyli widzi więcej niż rzeczywiście widać. Zabierz go do szpitala. Wziąłeś lekarstwo. Teraz już wszystko w porządku. Słyszysz mnie? LSD nie wywołuje prawdziwych halucynacji, lecz jedynie zmienia percepcję. Ma to związek z jego wpływem na obieg neuroprzekaźnika – serotoniny. Osiada na receptorach 2A serotoniny i powoduje nadwrażliwość na kolory, kształty, dźwięki i dotyk. LSD zaburza ponadto obiegi dwóch innych neuroprzekaźników. Jego pobudzenie wyjaśnia prędkość i zakłócenia myśli. Stymulacja układu dopaminy daje uczucie euforii. Jest wiele skutków ubocznych. Można powiedzieć, że to cała kaskada. Próbujemy zrozumieć, jak te zmiany są związane ze zmianami percepcji lub psychiki obserwowanymi przy tym typie narkotyków. Na początku lat 90. pojawiły się nowe techniki obrazowania. Tomografia pozytonowa i rezonans magnetyczny pozwalają obserwować obszary mózgu pobudzone przez narkotyki. Franz Follenweider i jego zespół postanawiają więc zacząć od zera badanie nad halucynogenami z użyciem nowych narzędzi. Głębokie zafałszowanie spowodowane przez narkotyki, kiedy ludzie są w stanie euforii lub ekstazy, pozwala nam przyjrzeć się, jak zorganizowany jest mózg. Jak funkcjonuje, kiedy doświadcza się takich stanów? Na drugim biegunie jest rozkład świadomości, kiedy tracimy obraz siebie, autonomię, kiedy ego się rozpada. To bliskie stanom schizofrenicznym. Takie doznania nazywamy tripem. Kiedy człowiek ma tego typu problem, kontakt fizyczny jest jedynym możliwym.
Trzeba go objąć, wziąć za rękę, pozwolić mu odczuć fizyczną bliskość. Kiedy go przytulamy, pozwalamy mu odczuć pewną rzeczywistość. Ktoś jest obok niego, pomaga mu. Franz Vollenweider porównuje stan głębokiego niepokoju wywołany przez LSD z fragmentacją ego. Wynika on z nadmiernego pobudzenia wzgórza, centrum informacji, ale też z małej aktywności kory. Podobnie wygląda to u schizofreników. Natomiast ekstazę porównuje się z uczuciem pełni oceanicznej. Powoduje ją duża aktywność licznych obszarów kory i uśpienie ciała migdałowatego, zarządzającego lękiem. Na tym etapie nie dysponujemy dowodami, by klasyczne halucynogeny typu LSD prowadziły do nałogu. Może wystąpić pewne uzależnienie psychiczne, ale nie obserwujemy somatycznych objawów głodu u osób, które zarzucają przyjmowanie narkotyku. To charakterystyczne dla halucynogenów. Aleksander Szulgin bada efekty każdej nowej substancji na sobie, swojej żonie Anne i grupie ochotników. Zaczynają od śladowych dawek. Stopniowo je zwiększają i na każdym etapie zapisują wszystkie obserwacje. Godna uwagi jest substancja 2O2CB. Jej działanie zaczyna się powoli. Podczas pierwszej próby mogłem w muzeum oglądać obrazy. I po raz pierwszy rozumiałem, dlaczego zostały namalowane w ten właśnie sposób. Poprzez malarstwo dotarłem do malarza. To wyjątkowo ciekawa forma komunikacji. Idea otwierania drzwi umysłu to podstawa. Umysł tworzy wiele elementów. Myśli, wspomnienia przeszłe i przyszłe. To wszystko znajduje się za zamkniętymi drzwiami i można do tego dotrzeć tylko w jeden sposób, otwierając je. Jedne po drugich, ponieważ w przeciwnym razie zalałaby nas mnogość informacji. Sądzę, że otwieranie drzwi percepcji jest bardzo ważne, może nawet najważniejsze dla samopoznania. Każdy z nas ma w sobie zwierzę. To jeden z tematów badań mojej żony Anne. Drzemie w nas bestia, której nie znamy. Nie podświadomość, lecz nieświadomość. Jeśli chcemy zawrzeć pokój ze swoimi negatywnymi stronami i problemami psychicznymi, musimy się nauczyć rozpoznawać to zwierzę. Z nim nie można być w zgodzie. Ale moja żona twierdzi, że nie tylko musimy je znać, lecz także, choćby przez chwilę, oglądać świat jego oczami. Takie rzeczy pomogą nam w rozwiązaniu wielu problemów psychicznych. Warto otworzyć te drzwi. Aleksander Szulgin otwiera drzwi swojej percepcji z pomocą chemii. Zna jednak zagrożenia i jego działania nie czynią go w żadnym razie propagatorem doświadczenia psychodelicznego. Dbam, by substancji psychodelicznych nie przyjmować chronicznie. Podnieca mnie odkrycie, a nie użytkowanie. I chcę pozostać do niego zdolnym. Najsłynniejszym odkryciem Szulgina jest ekstazy, która staje się najbardziej popularnym nowym narkotykiem wśród młodzieży. Jednak MDMA została wynaleziona w Niemczech w roku 1914, lecz nie widziano dla niej zastosowania. Szulgin zainteresował się nią w latach 70. Produkt wydawał się nieciekawy. Nikt go nie badał. Od przyjaciela dowiedziałem się, że ta niepsychodeliczna substancja jest używana w Chicago.
Zbadałem jej strukturę, zsyntetyzowałem ją i odkryłem jej fascynujące działanie. To mój główny związek z tą substancją. Poznanie jej wpływu na człowieka. Nie jestem jej wynalazcą. W prasie naukowej opublikowałem tekst, w którym opisałem MDMA jako środek pozwalający się otworzyć, odkryć swoją tożsamość. Zasugerowałem też, że może znaleźć zastosowanie w psychoterapii. I tak się działo przez 3-4 lata na całym świecie, aż do delegalizacji. Narkotyki typu MDMA różnią się od halucynogenów. Po pierwsze, nie wywołują halucynacji, jedynie rzadko przy bardzo silnych dawkach. Ale podnoszą nastrój i ułatwiają porozumiewanie się. Niektórzy nazywają je narkotykami prospołecznymi. Przez parę lat MDMA używali lekarze podczas psychoterapii. Ale po wprowadzeniu zakazu ekstazy stało się synonimem zabawy. Ze względu na skuteczność w walce ze zmęczeniem używają go tańczący podczas imprez rave. Przyjmuje je blisko 8 milionów ludzi na świecie. Podobnie jak LSD, ekstazy działa na układ serotoniny. Regulator nastroju. Lecz mierzy w inny mechanizm. Kiedy w normalnym mózgu serotonina wypełni misję, jest wychwytywana przez rodzaj odkurzacza cząsteczkowego, transporter. Przygotowuje to synapsę do otrzymania nowej wiadomości. Ekstazy blokuje ten transporter. Kaskada serotoninowa rozlewa się w neuronach i powoduje uczucie radości i empatii. Problem w tym, że zasoby serotoniny kompletnie się wyczerpują. Neurony nie mogą już funkcjonować jak przedtem. Jeśli weźmiemy 2-3 pastylki, zapas serotoniny się zmniejsza, a uzupełnienie go trwa przez 2-3 dni. Tak dzieje się z 1/3 badanych. Po przyjęciu jednej dawki, po 2-3 dniach odczuwają chandrę. Na poziomie komórki ekstazy działa na neurony serotoniny. Dzięki technikom obrazowania możemy dziś zobaczyć, które obszary mózgu znajdują się pod wpływem narkotyku. Działając na prążkowie, ekstazy ułatwia poruszanie i wywołuje pewną euforię. Stymulowanie ciała migdałowatego powoduje zniknięcie lęku przed sobą i innymi i genezę słynnej empatii upragnionej przez użytkowników. Ekstazy działa także na korę mózgową, siedzibę zdolności intelektualnych i tu właśnie uszkadza neurony serotoninowe. Sądzimy obecnie, że jeśli ktoś przyjmuje narkotyk co weekend, stan jego mózgu może ulec głębokim zmianom, ponieważ stosowanie staje się przewlekłe. To już nie jest jedna dawka. Zdolność mózgu do wydzielania serotoniny ulega zmianie. To negatywny wpływ MDMA, jeśli stosuje się je często.
Niektóre neurony serotoninowe, regularnie atakowane przez MDMA, nie dążą się regenerować. Badania na zwierzętach dowodzą, że ekstazy może też być neurotoksyczne, czyli niszczyć neurony. Powoduje to przewlekłe depresje. Myślę, że MDMA, w przeciwieństwie do innych narkotyków, jest potencjalnie bardziej neurotoksyczna i niebezpieczna niż inny narkotyk o porównywalnych efektach, jak na przykład halucynogeny, które nie powodują długoterminowych zmian. MDMA to przypadek szczególny. Trudno określić prawidłowe stosowanie. Lepiej nie przyjmować go regularnie. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, powiedziałbym, żeby nie zbliżał się do tego narkotyku, ponieważ jest niebezpieczny. Mimo ryzyka, niektórzy lekarze pragną używać ekstazy w psychoterapii, na przykład, by pomagać pacjentom cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Cierpienia weteranów wojny wietnamskiej pozwoliły lekarzom zidentyfikować to zaburzenie psychiczne, które dotąd nie było oficjalnie znane. Psycholog José Carlos Buoso przepisywał ekstazy kobietom, które padły ofiarą gwałtów lub napaści na tle seksualnym. Syndrom stresu pourazowego to zespół objawów pojawiających się u osoby, która przeżyła dramatyczne zdarzenie, jak napaść na tle seksualnym, akt terroru lub inne gwałtowne wydarzenie. Ludzka bomba eksplodowała na targu w Tel Awiwie. Około 30 rannych natychmiast przewieziono do szpitalu. Zginęły 3 osoby, wśród nich terrorysta. Izraelskie media podają, że miał około 18 lat i do stolicy przybył przez Jerozolimę z obozu dla uchodźców. Wiele ofiar jest w stanie szoku. Tacy ludzie przeżywają traumatyczne wydarzenie w sposób niekontrolowany, z takim samym ładunkiem emocjonalnym jak w chwili zdarzenia. Mają także osaczające myśli. Z ich umysłów znikają obrazy, a ich myśli są zniekształcone i przygnębiające. Znajdują się w stanie zwiększonej czujności, a każdy bodziec przypominający zdarzenie traumatyczne powoduje alarm. Tym objawom towarzyszy wiele zaburzeń. Depresja, obsesyjne zaburzenia kompulsywne. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego widzą świat jako miejsce niebezpieczne i uważają się za niezdolne działać w tym świecie. MDMA specyficznie działa na strach. Nie na wszystkie obawy związane z życiem lub doświadczeniem, lecz na lęki spowodowane przez zaburzenie lub sytuację szczególnie stresującą. Zupełnie jakby celowało bezpośrednio w ten lęk i eliminowało go lub zmniejszało na czas działania farmakologicznego. Pozwala to chorym pracować nad swoim stanem wewnętrznym.
Pacjentki José Carlosa Buoso przyjmowały niewielkie dawki ekstazy. Ale wobec groźby neurotoksyczności władze uniwersyteckie przerwały ten program. Inne badania eksperymentalne toczą się dziś w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że MDMA mogłoby być bardzo przydatne w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Niestety jeszcze nie mogę tego dowieść. Mam nadzieję, że kiedyś zdołam przeprowadzić badania i uzyskam wówczas konkretny materiał. Ekstazy często zawiera substancje niebezpieczne, które nie mają nic wspólnego z MDMA. Tajne laboratoria tworzą nowe, modne narkotyki, a ich użytkowników przybywa. Narkotyki syntetyczne, takie jak GHB lub ketamina, wywołują stany zniesienia wolnej woli i poczucia opuszczenia ciała. Trudno opisać działanie ketaminy jako środka dysocjacyjnego, ponieważ każdy odczuwa to inaczej. Często występuje wrażenie nieobecności. Niektóre osoby mówią o śmierci, niebycie. Ketamina pozwala doświadczać wyłączenia bardziej rozwiniętych części mózgu i szybkiej regresji do stanu warzywa, mózgu gadów. Niektórym osobom ogromnie się to podoba. Utożsamienie się z warzywem uważają za ekscytujące. Sądzę, że spożycie narkotyków rozrywkowych kieruje się ku polikonsumpcji. Użytkownik ma dostęp do licznych psychotropów, które stosuje w ciągu wieczoru, by uzyskać zamierzone efekty. W przypadku nadmiernej stymulacji weźmie środek uspokajający. Kiedy odczuje zmniejszenie efektów jakiegoś narkotyku, powtórzy dawkę, by zwiększyć intensywność. Żongluje różnymi substancjami. Odnajdujemy ten schemat także w normalnym społeczeństwie, gdzie pojawia się coraz więcej narkotyków lub substancji nazywanych narkotykami stylu życia, jak Viagra do leczenia impotencji lub leki przeciwdepresyjne, które coraz częściej podaje się osobom obawiającym się przemawiać publicznie. To zjawisko upowszechnia się zarówno w przypadku narkotyków aptecznych, jak i nielegalnych. Pytani o narkotyki przyszłości, naukowcy i psychiatrzy myślą po pierwsze o terapiach. Granice między narkotykami i lekami z każdym dniem stają się bardziej płynne, a przyszłość należy do chemii. Pigułkowa cywilizacja. Koszmar opisany przez Huxleya w roku 1932. W swojej powieści Nowy, Wspaniały Świat sportretował on społeczeństwo regulowane przez somę, wszechmocny narkotyk, który zależnie od dawki uspokajał lub wywoływał euforię. W swojej powieści przewiduje pan świat środków uspokajających, narkotyków i serum prawdy.
Wyobraziłem sobie, że tak będzie za 500-600 lat. I niepokoi mnie, że już 27 lat później sporo z tych proroctw okazało się prawdą. W najgorszym wydaniu. Trudno przewidzieć, jakie będą narkotyki przyszłości, ponieważ nasz świat staje się coraz bardziej chemiczny. Używanie leków, substancji psychoaktywnych coraz częściej wychodzi poza ramy terapeutyczne. To problem leczenia depresji. Sami już nie wiemy, gdzie przebiega granica między normą a depresją. Podobnie z lękiem, nie wiemy, po jakim czasie należy zacząć go leczyć. Tak samo z leczeniem bezsenności. Spożycie leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i uspokajających w krajach rozwiniętych ciągle rośnie. Systematyczne korzystanie z chemii wzbudza liczne pytania o ewolucję społeczeństw i wymogi ciążące na każdym z nas. Moim zdaniem narkotykami przyszłości są raczej leki przeciwdepresyjne. W świecie zachodnim oznak depresji przybywa w zawrotnym tempie. Gdyby te leki były skuteczne lub tak skuteczne, jak nam się to wmawia, depresja pojawiałaby się rzadziej. Medycyna przyszłości musi dostroić się do społeczeństwa i problemów psychologicznych, a nie na odwrót. Żyjemy w świecie, w którym coraz częściej będą się pojawiać lęk, stres lub depresja. Trzeba tworzyć leki przeciwko tym zaburzeniom. Niektórzy lekarze piętnują skłonność do nadmiernego stosowania leków. Obawiają się, że niedługo na wszystkie cierpienia psychiczne znajdzie się lek. Wkrótce będziemy się budzić dzięki pigułce na przebudzenie, zasypiać dzięki pigułce na sen, cieszyć się dzięki pigułce radości, jeść dzięki pigułce na apetyt. Ja nie jestem takim pesymistą. Myślę, że to od użytkowników zależy dobroczynny lub szkodliwy wpływ wielu substancji. Granice między środkami nielegalnymi a chemią medyczną stają się coraz bardziej płynne. Coraz trudniej przewidzieć przyszłość społeczeństw. Czy człowiek jutra osaczony przez nowe narkotyki i leki, nieustannie zmuszany do wykazywania się, będzie jakimś zombie pojonym chemicznymi koktajlami? A może zdoła znaleźć mądre zastosowanie narzędzi świadomości? Odpowiedzi nie znajdziemy w laboratoriach, lecz w ewolucji każdego z nas. Narkotyki i mózg, halucynogeny i ekstazy, alchemia świadomości. Biologia potrafi wyjaśnić wpływ narkotyków na układ nerwowy, a badanie tych substancji pozwala lepiej pojąć funkcjonowanie mózgu. Rośliny halucynogenne, podobnie jak syntetyczne substancje LSD lub ekstazy, wstrząsają granicami świadomości. Pejotl, grzyby, ayahuasca. Czarownicy, uzdrowiciele i szamani zawsze używali roślin halucynogennych, by komunikować się ze światem duchów. Zdaniem psychiatry Marka Wallera, dzięki swej funkcji rytualnej, halucynogeny okazują się najstarszymi narkotykami świata. Społeczeństwa od zawsze używają halucynogenów.
Przypuszcza się, że pierwszymi narkotykami, jakie poznała ludzkość, były grzyby. Niektórzy teoretycy uznają nawet spotkanie z halucynogenami za początek ludzkości. Możliwe, że pierwsze religie opierały się na kulcie grzybów halucynogennych u Sumero-Babilończyków. W kulturach szamańskich stosowanie halucynogenów stanowi główny środek kontaktu człowieka z bogami, świata świeckiego ze świętym. W średniowiecznej Europie uzdrowiciele i czarownicy używają bielunia dziędzawy, pokrzyku wilczej jagody i lulka czarnego. Rośliny o właściwościach halucynogennych są źródłem opowieści o sabatach i czarownicach latających na miotle. Dla kościoła to szatańskie sztuczki. Heroina znieczula i sprawia przyjemność. Także środki pobudzające, jak kokaina i amfetamina, wywołują uzależnienie od podniecenia i poczucia panowania nad sobą. W przypadku halucynogenów jest inaczej. Ludzie, którzy z nimi eksperymentują, robią to wielokrotnie. Niektórzy lubią doświadczenie halucynogenne, poczucie depersonalizacji, podróży. Aptecznych, jak i nielegalnych. Pytani o narkotyki przyszłości, naukowcy i psychiatrzy myślą po pierwsze o terapiach. Granice między narkotykami i lekami z każdym dniem stają się bardziej płynne, a przyszłość należy do chemii. Pigułkowa cywilizacja. Koszmar opisany przez Huxleya w roku 1932. W swojej powieści Nowy, wspaniały świat sportretował on społeczeństwo regulowane przez somę. Wszechmocny narkotyk, który zależnie od dawki uspokajał lub wywoływał euforię. W swojej powieści przewiduje pan świat środków uspokajających, narkotyków i serum prawdy. Wyobraziłem sobie, że tak będzie za 500-600 lat i niepokoi mnie, że już 27 lat później sporo z tych proroctw okazało się prawdą w najgorszym wydaniu. Trudno przewidzieć, jakie będą narkotyki przyszłości, ponieważ nasz świat staje się coraz bardziej chemiczny. Używanie leków, substancji psychoaktywnych coraz częściej wychodzi poza ramy terapeutyczne. To problem leczenia depresji. Sami już nie wiemy, gdzie przebiega granica między normą a depresją. Podobnie z lękiem, nie wiemy, po jakim czasie należy zacząć go leczyć. Tak samo z leczeniem bezsenności. Spożycie leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i uspokajających w krajach rozwiniętych ciągle rośnie. Systematyczne korzystanie z chemii wzbudza liczne pytania o ewolucję społeczeństw i wymogi ciążące na każdym z nas. Moim zdaniem narkotykami przyszłości są raczej leki przeciwdepresyjne.
W świecie zachodnim oznak depresji przybywa w zawrotnym tempie. Gdyby te leki były skuteczne lub tak skuteczne, jak nam się to wmawia, depresja, zasugerowałem też, że może znaleźć zastosowanie w psychoterapii. I tak się działo przez 3-4 lata na całym świecie, aż do delegalizacji. Narkotyki typu MDMA różnią się od halucynogenów. Po pierwsze, nie wywołują halucynacji, jedynie rzadko przy bardzo silnych dawkach. Ale podnoszą nastrój i ułatwiają porozumiewanie się. Niektórzy nazywają je narkotykami prospołecznymi. Przez parę lat MDMA używali lekarze podczas psychoterapii. Ale po wprowadzeniu zakazu ekstazy stało się synonimem zabawy. Ze względu na skuteczność w walce ze zmęczeniem używają go tańczący podczas imprez rave. Przyjmuje je blisko 8 milionów ludzi na świecie. Podobnie jak LSD, ekstazy działa na układ serotoniny, regulator nastroju. Lecz mierzy w inny mechanizm. Kiedy w normalnym mózgu serotonina wypełni misję, jest wychwytywana przez rodzaj odkurzacza cząsteczkowego, transporter. Przygotowuje to synapsę do otrzymania nowej wiadomości. Ekstazy blokuje ten transporter. Kaskada serotoninowa rozlewa się w neuronach i powoduje uczucie radości i empatii. Problem w tym, że zasoby serotoniny kompletnie się wyczerpują. Neurony nie mogą już funkcjonować jak przedtem. Jeśli weźmiemy 2-3 pastylki, zapas serotoniny się zmniejsza, a uzupełnienie go trwa przez 2-3 dni. Tak dzieje się z 1/3 badanych. Po przyjęciu jednej dawki, po 2-3 dniach odczuwają chandrę. Na poziomie komórki ekstazy działa na neurony serotoniny. Dzięki technikom obrazowania możemy dziś zobaczyć. Jest wiele skutków ubocznych. Można powiedzieć, że to cała kaskada. Próbujemy zrozumieć, jak te zmiany są związane ze zmianami percepcji lub psychiki obserwowanymi przy tym typie narkotyków. Na początku lat 90. pojawiły się nowe techniki obrazowania. Tomografia pozytonowa i rezonans magnetyczny pozwalają obserwować obszary mózgu pobudzone przez narkotyki. Franz Follenweider i jego zespół postanawiają więc zacząć od zera badanie nad halucynogenami z użyciem nowych narzędzi. Głębokie zafałszowanie spowodowane przez narkotyki, kiedy ludzie są w stanie euforii lub ekstazy, pozwala nam przyjrzeć się, jak zorganizowany jest mózg. Jak funkcjonuje, kiedy doświadcza się takich stanów. Na drugim biegunie jest rozkład świadomości, kiedy tracimy obraz siebie, autonomię, kiedy ego się rozpada. To bliskie stanom schizofrenicznym. Takie doznania nazywamy tripem.
Kiedy człowiek ma tego typu problem, kontakt fizyczny jest jedynym możliwym. Trzeba go objąć, wziąć za rękę, pozwolić mu odczuć fizyczną bliskość. Kiedy go przytulamy, pozwalamy mu odczuć pewną rzeczywistość. Ktoś jest obok niego, pomaga mu. Franz Vollenweider porównuje stan głębokiego niepokoju wywołany przez LSD z fragmentacją ego. Wynika on z nadmiernego pobudzenia wzgórza, centrum informacji, ale też z małej aktywności kory. Podobnie wygląda to u schizofreników. Natomiast ekstazę porównuje się z uczuciem pełni oceanicznej. Powoduje ją duża aktywność licznych obszarów kory i uśpienie ciała migdałowatego, zarządzającego lękiem. Na tym etapie nie dysponujemy dowodami, by klasyczne halucynogeny typu LSD prowadziły do nałogu. Może wystąpić pewne uzależnienie psychiczne, ale nie obserwujemy somatycznych objawów głodu u osób, które zarzucają przyjmowanie narkotyku. To charakterystyczne dla halucynogenów. Aleksander Szulgin bada efekty każdej nowej substancji na sobie, swojej żonie Anne i grupie ochotników. Zaczynają od śladowych dawek. Stopniowo je zwiększają i na każdym etapie zapisują wszystkie obserwacje. Godna uwagi jest substancja 2O2CB. Jej działanie zaczyna się powoli. Podczas pierwszej próby mogłem w muzeum oglądać obrazy. I po raz pierwszy rozumiałem, dlaczego zostały namalowane w ten właśnie sposób. Poprzez malarstwo dotarłem do malarza. To wyjątkowo ciekawa forma komunikacji. Idea otwierania drzwi umysłu to podstawa. Umysł tworzy wiele elementów. Myśli, wspomnienia przeszłe i przyszłe. To wszystko znajduje się za zamkniętymi drzwiami i można do tego dotrzeć tylko w jeden sposób, otwierając je. Jedne po drugich, ponieważ w przeciwnym razie zalałaby nas mnogość informacji. Sądzę, że otwieranie drzwi percepcji jest bardzo ważne, może nawet najważniejsze dla samopoznania. Każdy z nas ma w sobie zwierzę. To jeden z tematów badań mojej żony Anne. Drzemie w nas bestia, której nie znamy. Nie podświadomość, lecz nieświadomość. Jeśli chcemy zawrzeć pokój ze swoimi negatywnymi stronami i problemami psychicznymi, musimy się nauczyć rozpoznawać to zwierzę. Z nim nie można być w zgodzie. Ale moja żona twierdzi, że nie tylko musimy je znać, lecz także, choćby przez chwilę, oglądać świat jego oczami. Takie rzeczy pomogą nam w rozwiązaniu wielu problemów psychicznych. Warto otworzyć te drzwi. Aleksander Szulgin otwiera drzwi swojej percepcji z pomocą chemii. Zna jednak zagrożenia i jego działania nie czynią go w żadnym razie propagatorem doświadczenia psychodelicznego. Dbam, by spokojne miasteczko Pont-Saint-Esprit padło ofiarą niewyjaśnionej choroby, która dotknęła 200 osób. Ataki szaleństwa i halucynacji spowodowane obecnością w pieczywie ergotyny doprowadziły do śmierci wielu osób. Wkrótce sprzedaż chleba została zakazana, a sucharki zniknęły z Pont-Saint-Esprit. Przejazd karawanów przed zamkniętą piekarnią wypomni chciwość młynarzowi, co za bardzo kochał pieniądze. To francuskie miasto zostało zatrute sporyszem. Szwajcarski chemik Albert Hoffmann
Badał pochodne tego pasożyta zbóż, szukając lekarstwa na migrenę i w roku 1943 wynalazł narkotyk, który zmienił całe pokolenie. Dietylamid kwasu lizergowego, znany jako LSD. By poznać działanie dietylamidu, postanowiłem sprawdzić je na sobie. Jako człowiek ostrożny zacząłem od najmniejszej możliwej ilości zdolnej wywołać efekt. 1/4 tysięcznej grama. W domu popadłem w niezwykły stan psychiczny. Otoczenie wydało mi się tak dziwne, że podejrzewałem się o szaleństwo. Dopiero parę godzin później, kiedy objawy zaczęły ustępować, mogłem w pełni cieszyć się nadzwyczajnym stanem świadomości. Byłem wrażliwy na wszystko, co działo się wokół. Dźwięki nie zdawały mi się agresywne. Przeciwnie, były cudowne, piękne i głębokie. Również kolory stały się przyjemne, a nastrój miły. Świat stał się wspaniały. Niedługo przedtem był diaboliczny, ale teraz znajdowałem się w magicznym świecie. Po II wojnie światowej CIA zaczęło testować LSD jako serum prawdy. Niektóre wojska wypróbowywały go jako potencjalną broń chemiczną o działaniu obezwładniającym. Mają także osaczające myśli. Z ich umysłów znikają obrazy, a ich myśli są zniekształcone i przygnębiające. Znajdują się w stanie zwiększonej czujności, a każdy bodziec przypominający zdarzenie traumatyczne powoduje alarm. Tym objawom towarzyszy wiele zaburzeń. Depresja, obsesyjne zaburzenia kompulsywne. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego widzą świat jako miejsce niebezpieczne i uważają się za niezdolne działać w tym świecie. MDMA specyficznie działa na strach. Nie na wszystkie obawy związane z życiem lub doświadczeniem, lecz na lęki spowodowane przez zaburzenie lub sytuację szczególnie stresującą. Zupełnie jakby celowało bezpośrednio w ten lęk i eliminowało go lub zmniejszało na czas działania farmakologicznego. Pozwala to chorym pracować nad swoim stanem wewnętrznym. Pacjentki José Carlosa Buoso przyjmowały niewielkie dawki ekstazy. Ale wobec groźby neurotoksyczności władze uniwersyteckie przerwały ten program. Inne badania eksperymentalne toczą się dziś w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że MDMA mogłoby być bardzo przydatne w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Niestety jeszcze nie mogę tego dowieść.
Mam nadzieję, że kiedyś zdołam przeprowadzić badania i uzyskam wówczas konkretny materiał. Ekstazy często zawiera substancje niebezpieczne, które nie mają nic wspólnego z MDMA. LSD nie wywołuje prawdziwych halucynacji, lecz jedynie zmienia percepcję. Ma to związek z jego wpływem na obieg neuroprzekaźnika – serotoniny. Osiada na receptorach 2A serotoniny i powoduje nadwrażliwość na kolory, kształty, dźwięki i dotyk. LSD zaburza ponadto obiegi dwóch innych neuroprzekaźników. Jego pobudzenie wyjaśnia prędkość i zakłócenia myśli. Stymulacja układu dopaminy daje uczucie euforii. Jest wiele skutków ubocznych. Można powiedzieć, że to cała kaskada. Próbujemy zrozumieć, jak te zmiany są związane ze zmianami percepcji lub psychiki obserwowanymi przy tym typie narkotyków. Na początku lat 90. pojawiły się nowe techniki obrazowania. Tomografia pozytonowa i rezonans magnetyczny pozwalają obserwować obszary mózgu pobudzone przez narkotyki. Franz Follenweider i jego zespół postanawiają więc zacząć od zera badanie nad halucynogenami z użyciem nowych narzędzi. Głębokie zafałszowanie spowodowane przez narkotyki, kiedy ludzie są w stanie euforii lub ekstazy, pozwala nam przyjrzeć się, jak zorganizowany jest mózg, jak funkcjonuje, kiedy doświadcza się takich stanów. Na drugim biegunie jest rozkład świadomości, kiedy tracimy obraz siebie, autonomię, kiedy ego się rozpada. To bliskie stanom schizofrenicznym. Takie doznania nazywamy tripem. Kiedy człowiek ma tego typu problem, kontakt fizyczny jest jedynym możliwym. Trzeba go objąć, wziąć za rękę, pozwolić. Cała prasa opisuje najbardziej w ostatnich latach tragiczną i zagadkową sprawę chleba, który doprowadza do szaleństwa. Spokojne miasteczko Pont-Saint-Esprit padło ofiarą niewyjaśnionej choroby, która dotknęła 200 osób. Ataki szaleństwa i halucynacji spowodowane obecnością w pieczywie ergotyny doprowadziły do śmierci wielu osób. Wkrótce sprzedaż chleba została zakazana, a sucharki zniknęły z Pont-Saint-Esprit. Przejazd karawanów przed zamkniętą piekarnią wypomni chciwość młynarzowi, co za bardzo kochał pieniądze. To francuskie miasto zostało zatrute sporyszem. Szwajcarski chemik Albert Hoffmann badał pochodne tego pasożyta zbóż, szukając lekarstwa na migrenę i w roku 1943 wynalazł narkotyk, który zmienił całe pokolenie. Dietylamid kwasu lizergowego, znany jako LSD. By poznać działanie dietylamidu, postanowiłem sprawdzić je na sobie. Jako człowiek ostrożny zacząłem od najmniejszej możliwej ilości zdolnej wywołać efekt. 1/4 tysięcznej grama. W
W domu popadłem w niezwykły stan psychiczny. Otoczenie wydało mi się tak dziwne, że podejrzewałem się o szaleństwo. Dopiero parę godzin później, kiedy objawy zaczęły ustępować, mogłem w pełni cieszyć się nadzwyczajnym stanem świadomości. Byłem wrażliwy na wszystko, co działo się wokół. Dźwięki nie zdawały mi się agresywne. Przeciwnie, były cudowne, piękne i głębokie. Również kolory stały się przyjemne, a nastrój miły. Świat stał się wspaniały. Niedługo przedtem był diaboliczny, ale teraz znajdowałem się w magicznym świecie. Podobnie jak inne narkotyki, LSD wdziera się do systemu komunikacji mózgu. Nasz mózg przez większość czasu prowadzi dialog wewnętrzny. Jego prawidłowe funkcjonowanie zależy od nieustannego dialogu 100 miliardów komórek nerwowych, neuronów. Żeby informacje mogły krążyć, neurony wysyłają do siebie chemicznych posłańców, neuroprzekaźniki. W sprawach dotyczących bólu, przyjemności lub rytmu wymiany informacji, neuroprzekaźniki regulują delikatną, skomplikowaną równowagę, od której zależy funkcjonowanie organizmu. Wewnątrz każdego neuronu jest niewielka przestrzeń o intensywnej aktywności. Tutaj, w synapsie, działają neuroprzekaźniki. Żeby informacje mogły krążyć między neuronami, docierają one do odpowiadających im receptorów. Badacze słabo znają halucynogeny. Franz Follenweider kieruje zespołem, który studiuje mechanizmy ich wpływu na mózg. Byłem zainteresowany zjawiskiem utraty granic ego, a takie narkotyki jak LSD należą do niewielu substancji, których można użyć, by stworzyć ten stan w warunkach eksperymentalnych. Żaden inny środek nie zmienia tak głęboko granic ego. Zaczyna się od uspokojenia relacji między ciałem a otoczeniem. Umysł jest głęboko zmodyfikowany. Człowiek myśli, że w stanie ekstazy stapia się ze światem, nawet z kosmosem. To nadzwyczajne doświadczenie i nie mamy pojęcia, jak to działa. Dobrze się czujesz? Tak. Co się dzieje? Kręgi. Wirują tysiące spiral. Idź za tym, jak we śnie. Poddaj się temu. Stopisz się w jedno z otoczeniem. Będziesz żyć w harmonii ze światem. Możesz wyciągnąć dłoń i biec. Przekonaliśmy się, że utrata granic ego po zażyciu LSD bywa ważniejsza od halucynacji. Prowadzi czasem do stanu mistyczninowe, regularnie atakowane przez MDMA, nie dążą się regenerować. Badania na zwierzętach dowodzą, że ekstazy może też być neurotoksyczne, czyli niszczyć neurony. Powoduje to przewlekłe depresje. Myślę, że MDMA, w przeciwieństwie do innych narkotyków, jest potencjalnie bardziej neurotoksyczna i niebezpieczna niż inny narkotyk o porównywalnych efektach, jak na przykład halucynogeny, które nie powodują długoterminowych zmian.
MDMA to przypadek szczególny. Trudno określić prawidłowe stosowanie. Lepiej nie przyjmować go regularnie. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, powiedziałbym, żeby nie zbliżał się do tego narkotyku, ponieważ jest niebezpieczny. Mimo ryzyka, niektórzy lekarze pragną używać ekstazy w psychoterapii, na przykład by pomagać pacjentom cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Cierpienia weteranów wojny wietnamskiej pozwoliły lekarzom zidentyfikować to zaburzenie psychiczne, które dotąd nie było oficjalnie znane. Psycholog José Carlos Buoso przepisywał ekstazy kobietom, które padły ofiarą gwałtów lub napaści na tle seksualnym. Syndrom stresu pourazowego to zespół objawów pojawiających się u osoby, która przeżyła dramatyczne zdarzenie, jak napaść na tle seksualnym, akt terroru lub inne gwałtowne wydarzenie. Ludzka bomba eksplodowała na targu w Tel Awiwie. Około 30 rannych natychmiast przewieziono do szpitalu. Zginęły 3 osoby, wśród nich terrorysta. Izraelskie media podają, że miał około 18 lat i do stolicy przybył przez Jerozolimę z obozu dla uchodźców. Wiele ofiar jest w stanie szoku. Tacy ludzie przeżywają traumatyczne wydarzenie w sposób niekontrolowany.